Siemaneczko kochani, witam was w kolejnym odcinku zbieracza, rozbieracza Jacka Recyklera. Jak widać na załączonym obrazku, Jacek był na złomowisku. Zdążył, udało się, więc coś wygrzebał. Coś tam się zawsze wygrzebie. Tam mamy wczorajsze wygrzebane, jeszcze nie posegregowane. Spokojnie zdążę. Czy było coś ciekawego? Dla mnie tak, dla mnie się opłacało i to bardzo. Wy musicie, jeśli chcecie, bo nie musicie, możecie obejrzeć, ocenić sami. Ale chciałbym was zaprosić do lajkowania, do subskrybowania. Zbliżamy się do 1000. Tak jak obiecywałem, tak będzie. Przekroczymy 1000 subskrypcji, będzie konkurs. Będą za je fajne nagrody. Kto mnie śledzi, kto ogląda, ten wie. Kto jeszcze nie wie, mnie tu osa atakuje. Kto jeszcze nie wie, to do wygrania będzie sito plus dwie nagrody. Niespodzianka. Opowiem o nich, jak przekroczymy 1000 subskrypcji. Także zapraszam do subskrybowania. Nie pierdzieląc za dużo, przejdźmy do podsumowania dzisiejszego dnia. A co mamy? Mamy dwie super, bardzo ciekawe, stare lampy emaliowane, czasy PRL. Podejrzewam, że to będzie wczesny PRL, a może jeszcze coś wcześniejszego, sądząc, patrząc po oprawkach na żarówki. W zasadzie po jednej oprawce, bo tylko jedna się uchowała, jednej brak. Bardzo fajne, bardzo ciekawe, brudne, bo to ze złomowiska. Są ślady korozji, ale to takim lampom dodaje tylko uroku. Sprzedałem ich bardzo dużo, także wiem z doświadczenia, jedna taka lampka pokryje mi koszt zakupu całości. Na całość zapłaciłem 30 zł. Spokojnie. Wiem, że zarobię. Nie robię tego dla zarobku. Cieszę się, jak zarobię, bo wtedy mam, powiedzmy, fundusze na zakup różnych innych pierdołów. Coś zostaje dla mnie. No dobra, nie gadajmy o pieniądzach. Dżentelmeni, nie gadajmy o pieniądzach. Mam fajny, kto ogląda, ten wie, że to jest wydajny przełącznik brązowy. Te brązowe starsze. Mamy trzy sekcje. Także tu powinno być dość sporo srebrnych groszków. To jest coś dla Jacka. Coś, co Jacek bardzo lubi. Wziąłem sobie, chociaż wiem, że nie ma w tym nic specjalnego, aczkolwiek ten jest całkiem inny niż już rozbierałem przełączniki. Z pewnością będą te posrebrzane blaszki. Może jakiś groszek wleci, może nie. To są grosze, więc zawsze warto zabrać, warto sprawdzić. Jeśli nie ma sreberka, to nie ma. Na pewno jest kawałek mosiądzu. Zobaczymy, pożyjemy. Mam kolejny przełącznik. Dzisiaj tak przełącznikowo trochę. To wygląda na coś bardziej współczesnego, aczkolwiek nie ukrywam, że liczę na jakieś sreberko. Ja tak prawdę mówiąc dostrzegam tam groszki do wyłuskania. Groszki będą chyba na miedzi. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy nie. Może tak. Także tu mamy srebereczko. Trzy takie dzisiaj wpadły. Kiedyś bywało tego jeszcze więcej, ale nie wiem, czy to już się po prostu kończy. Ja i tak się zastanawiam, kiedy to się wszystko skończy, bo przecież kiedyś to się chyba skończy, nie? Ile może być ośników jeszcze w stodołach, w garażach? Widzicie, słoma jeszcze gdzieś ze stodoły wyleciało. Ktoś sprzątał stodołę. Nie wiem, może znajdę tu jakąś puncę. Jeśli nie, to i tak się cieszę, bo to jest bardzo fajny, bardzo fajne, powiedzmy, że narzędzie. W miarę można na nim zarobić. Znaczy w miarę, no opłaca się zabrać. Wiertarki to wiecie, ręczne, ja już wspominałem, mam na to stałego odbiorcę. Zbieram kilka, jak ja to mówię, Memory 5, telefon.
klient przyjeżdża i zabiera. Brak rączki nie stanowi to żadnego problemu dla niego. Wiecie, że Jacek zawsze zabiera wszystkie otwieracze. Nie wiem w zasadzie po co, ale zabieram wszystkie. Jakoś wszystkie się rozchodzą. Tu jest, jak dla mnie, to jest bardzo ciekawy fancik, a przede wszystkim opłacalny. Na wszystkie tablice rejestracyjne, a w szczególności stary kwadrat czarny, jest klient, jest odbiorca. Także takie rzeczy, niby zwykły złom, spójrzcie, nie? Zwykła blacha, skorodowana, z odpryskami, a potrafi ucieszyć. Dziwne. Mam kolejną fajną. No to jest ciekawa piłka do drewna. Taka niecodzienna, nietypowa. Z pewnością są to czasy PRL. Kiedyś to w PRL-u to był, powiedzmy, no ciekawsze rzeczy mi się wydaje. Fajniejsze, takie inne. Teraz to wszystko jest robione, jak to się mówi, na jedno kopyto. To wystarczy spojrzeć na takie graty, co ja przywożę. Niby zwykły złom. Piłeczkę taką do drewna, stolarską. Niby nic, a cieszy. No oczywiście nie zabrakło komputera. Tu mamy po dwa razy BGA. Jakiś tam procesor jest. Jakoś to się będzie otwierać. Nie wiem. Jest tam brązowy. Tu się roztwiera. Chyba brązowy. Ojej, nie wiem czym. Łyżeczką Gerlacha, bo ja łyżeczki zawsze zabieram, jak jest Gerlach. Musiałby chyba pierwszy ten wentylatorek ściągnąć. Może się udać. Może nie. No chciałbym wam pokazać, co on tam ma pod sobą. Zielone. Zielony jest. Ale podwójne BGA. Te płytki są w dobrej cenie. Dla mnie to jest dyszka. Dodatkowo mamy kartę. Dodatkowo jest tutaj jeszcze RAM i procesor, to troszkę grosza jakby więcej. No oczywiście tutaj pewnie dla kolegi oglądającego sikierka cała. Pewnie jakaś sygnaturka pod rdzą się kryje. Także u mnie sikierkowo jest dość często. No i oczywiście młoteczek. Ten z tych ciekawszych, takich nietypowych. Nie taki zwyczajny młoteczek. Może i zwyczajny młotek to młotek, nie? Oczywiście, oj, kolana mnie bolą. Kwiatuszek. Podejrzewam, że wiem, kto się po niego odezwie. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście nie brak u Jacka kluczy rowerowych. Ten jest taki ciekawszy, nietypowy. Ja wam powiem, na jakie warto zwrócić uwagę. Potrafią być sygnowane A. Kamiński. Są to polskie klucze przedwojenne. Powiem wam, za jeden klucz można wziąć nawet 50 zł. Może się wydawać zwykły klucz rowerowy, ale warto zwrócić na sygnaturę A. Kamiński. Taka mała tajemnica. Ten też nie jest PRL-owski, tylko jest dużo starszy. Wiem o tym z doświadczenia. Szyld od drzwi też się sprzedają, też warto zabrać. Szkoda, że tylko jeden, że bez klamek. Spokojnie sobie niech leży. No i w końcu mamy nożyczki, takie masywniejsze. Nie wiem, czy jest tu gdzieś sygnaturka. Podejrzewam, że jest. Podejrzewam, że wiem komu. Dla kogo. No i co? Czy jest coś ciekawego? No otwieracze, wiadomo, Jacek zabiera, Jacek zabiera klucze. Kolejny Gerlach, czarny bakielit. Sygnowany tutaj, nie wiem czy widzicie. To teraz widzicie. Gerlach. Zabieramy Gerlachy. Chodliwy temat. Dziadek. Nie wiem czemu dziadek, a nie babka do orzechów. Ktoś nazwał dziadkiem, niech będzie dziadek. Jeszcze jeden kluczyk, taki starszy trochę, bardziej, nie? No i oczywiście pojemnik zbiorczy w postaci miski. No to też jest
U mnie zawsze klient, no tu jeszcze jest, widzicie, nieposegregowane. Ja nie kłamię. Także dzisiejszy urobek tak się prezentuje. Ja, czy jestem zadowolony? To sami wiecie, Jacek jest zawsze zadowolony. Nie narzeka, nie marudzi. Jeśli się podobało, łapeczko w górę, subskrypcja mile widziana. I do następnego. Trzymajcie się, hej.